Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony LBKi. Jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie? Zresztą nieważne. Jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Tak, zdaje się, że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Echeverry. Szlachetni, współczujący. Powiedzieli, zły król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je. Może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa dała się nabrać, jak to matka. A prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. Nie zakisisz tu, ogóra! Taki przemaś rozrzał jeża! Rozkaz był, więc rąbałem wroga! Zagrasz srebrny za temerię! Chodź przed nami, długa droga! Ogólnie witam was serdecznie w drugim Wiedźminie, w drugim odcinku z drugiego Wiedźmina. Troszkę mi Folty tutaj przerwał oraz ci temerczycy, którzy tam gadali. Zakończyliśmy ostatnim razem właśnie tutaj. Czołem, królu! I właśnie wyruszamy na zamek powoli. Gdzie, kurwa, zmierzamy? Kocham. Na bitwę! Po co, kurwa, zmierzamy? Po zwycięstwo! No. Niestety, będę musiał korzystać na razie z petardy, jeżeli coś. A, chyba ja mam z nim pogadać, nie? Chyba tak. Uwaga, dojeżdżamy! Wszyscy do broni! A, chyba jednak nie. Okej, to po prostu był wskaźnik misji, że mam iść za Foltesem najwyraźniej. Wybaczcie, naprawdę dawno nie grałem w Wiedźmina drugiego, tak więc troszeczkę mogło mi się zapomnieć, wiecie. Tak troszeczkę nawet więcej niż troszeczkę. Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy, Wiedźminie. Mów dalej. To prawda. Okej, początek szturmu. Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lavaletta. No nie, i czemu ja znowu mam tą temerską zbroję pieprzoną? Diabła mam i Aerondite też mam. Muszę znowu szybko zmienić zbroję. Naprawdę bardzo szybko. Tak, oczywiście tutaj zostaje w pierdzie na sam start. Teraz na górze. Czekajcie, sekundkę, bo muszę pozmieniać ten ekwipunek najwyraźniej, chyba że się... Tak, pozmieniał mi się ekwipunek w ogóle. W sensie chodzi o, przede wszystkim o zbroję, no właśnie, zbroja kruka. Czemu mi się ona zmieniła? Proszę tej zbroje kruka, znoszone spodnie. To nie. Jak tam ten? 10-17, tak. Tak, okej, okay, to jest wszystko w porządku. Ulepszenia to nie. Mikstury raczej nie, pożega również nie, okej. Okay. Te mamy ten, pod E mam blok, pod Q jest szybkie rzucanie znaków. Wow. Tutaj nie tylko wy dostaliście laga, spokojnie. To była ścinka również u mnie. Wreszcie tutaj fajnie, przyjemnie walczy w tym Wiedźminie, naprawdę. Lordzie Soiksen, sforsujcie bramę do centralnej wyspy. To dobry dzień na zabijanie, wasza wysokość. Za mną, panowie! Za Temerię! Ciężko powiedzieć, że Wiedźmin drugi wygląda brzydko. On jest naprawdę nadal bardzo, bardzo Lordzie ładny. Słan, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lavaletta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu! Geralt, panowie, za mną! Pochwałę! Pochwałę, nie pochwałę. Tutaj dostanę dopiero wpierdo tych uczników. Zobaczcie, jest strzał po prostu leci, nie? Cofnąć się do kurwy nędzy! Zabraniam wam ginąć jak idioci! Aha, Rusty Woltest, on jest geniuszem. Kurwie syny mają dobre pozycje.
Jak tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. Masz jakiś pomysł? Balista powinna załatwić sprawę. Okej. Pamiętam, że tutaj miałem duże problemy, żeby zejść. Tutaj chyba jest zejście, jak się nie mylę. Tak, tutaj? Tak, tutaj. Okej. Teraz tędy? Dobra. Dobrze pamiętam jeszcze niektóre rzeczy. I tutaj na dół teraz. Właśnie, naprawdę troszkę mi przeszkadza do DPI, a nie chcę też zmieniać w ustawieniach. A nie chcę mi się też tego zmieniać potem w opcjach. Tak, mam migni wybrane, też tam właśnie to zmieniałem już na wieżę. Jak ty zauważył pewnie. Nie ustępować ani na krok! Dobra, igni. Zaraz trochę jest problem, ponieważ tam do mnie łucznik właśnie strzela, czy tam kusznic. Tak? Tak, kusznicy, nawet dwaj. Nie, jeden, a dwaj. Dobra. Okej. Okay. Trzy, dwa uniki szybkie. Czemu się elektryfowała ta... nie bomba, tylko... chciałem powiedzieć ta... jak się nazywa? Petarda. A w ogóle mi się one elektryfikowały, no tak. Czy czegoś mi jednak jeszcze brakowało tutaj. Diamentowy pył. Nie pamiętam po czym to się... A, po wadze się to sortowało. Niech będzie po wadze sortowane. Nie, no, wiem. I tak będzie, tylko gdzie są te... O, tu są właśnie pułapki. Wybaczcie, troszkę tak jak powiedziałem, nie grałem w tego Wiedźmina. I jaskółką sobie wypił, co łaska. A, nie mogę teraz. No tak, zapomniałem o tym. Medytacja? Aha, nie mogę. No tak, super. A to jest, nie? To są tylko miecze. To jest miecz srebrny i stalowy, okej. Okay. Dobra. Zobaczcie, to jest w ogóle inny dzień, nie? Tak więc, no. Czekajcie, przełączę sobie na czteroklik. Będzie mi łatwiej. Przełączę na tetraklik. Nie, tetra to byłby 3, 4, to jest... Nie pamiętam, nieważne. Przepraszam, ja teraz trochę jeszcze nie ogarnię. Aha, okej. Okay. Ale regen HP mi się włączył, dobra. Ręka. A, cholera, ładnie mi się oberwało tutaj. Muszę zrobić, koniecznie muszę zrobić kontrę po prostu, jak będę miał już możliwość. A, no ale już, wycelej balisty. Dziękuję, Geralt. Znowu ten kwadraki, czy jakkolwiek się to nazywa, nie? No dawaj, Geralt, dawaj. Okej. Okay. No i znowu rycerzyk jakiś się do nas rzuca. Tu jeszcze dwóch podrzędnych. Świętokradcy! Ej, cholera, teraz mi się obrywało też głupio. Pięknie, a ja bym sobie jednak art chyba wyciągnął, albo Quen w sumie też byłoby dobrze. Rzadko ogólnie korzystam ze znaku Quen, ale no. Okay, cały czas po prostu jadę na tych różnych stylach, prawda, nie stylach, trybach mojej myszki tutaj, więc wiecie. Jebać leniki! Okay. Ku? Nie ustępować ani na krok! Teraz mnie otoczyli niedobrze. Dawaj tego rycerza. Geralt, cholera jasna. Chociaż ucieknij czy coś. Trzy. Zaraz niedobrze.
sposób, jakby to zrobić, żeby było lepiej. Jaskółkę przede wszystkim by się przydało wypić. Sekunda. Celowanie myszką z takim DPI to nie jest naprawdę nic przyjemnego, uwierzcie. A, czyli początek od nowa. Dobra. No i znowu mam przełączony cały ekwipunek, cholera jasna. Będę musiał zapamiętać, żeby też sobie zapisać. Tylko, że kurczę, najpierw muszę przede wszystkim coś wypić, nie? Przydałoby się. Wszystko już? Wszystko, okej. To nie rycerze! Ostrajcy! No to jest akurat najprostszy fragment tej misji całej. Pozwólcie, że pominę to już. Tego się nie da pominąć, niestety, rozumiem. No niestety. Zadania mam gdzie idioci. No już, dziękuję. Balista powinna załatwić sprawę. Okej, Geralt, co łaska już. Dziękuję. Medytację mogę? O, super, pić eliksir, tak. Będę wdzięczny. Jaskółka oczywiście. Wypij. Dobra. Mam na 10 minut jaskółkę, więc super. Akurat będzie w sam raz. Zaskocz, Geralcie. Czas to samo. No, dobra. Nie umiem celować, jak mam kamerę z miejscu, gdzie powinienem zaskakiwać. Dobra, idziemy w końcu. Nareszcie, może nie zginę. Jak ostatni debil. Chyba będę musiał chyba grać na łatwym, nie? Jebać leniki! Ja bym się oderwało, cholera. Miałem nadzieję, że akurat mi się uda. Proszę R1, nie no, A muszę. Patrz, jeszcze jednego masz na plecach. Niedobrze, o, jeszcze mi się teraz oberwało. Lecz tutaj tych dwóch puszników, którzy mnie będą ostrzeliwać cały czas. Ja już widzę moją grę w Dark Souls, ja wam to mówię, to będzie masakra po prostu. Jeżeli dojdzie kiedykolwiek do czegoś takiego, że będę grał w Soulsy. Mimo, że nie jestem graczem absolutnie, który się nadaje do Soulsów. Okej. Okay. 300 waletów. I pięknie. Ja chyba będę musiał korzystać jednak z tego ardu, bo jest to naprawdę przydatne. Dało się nareszcie. To ja skupię trochę... Nie jest jakaś mega, szczególnie jeśli chodzi o tą regenerację, natomiast tak jest spoko, nie? Pamiętam, jak ja z Keiranem miałem problemy na Xboxie. Ja chyba w tamtym miejscu przestałem grać Wiedźmina po raz pierwszy, jak do niego podchodziłem, dopiero po kilku latach chyba wróciłem do niego i go przeszedłem do końca, nie? Akurat Wiedźmina drugiego jestem pewien, że przeszedłem, bo pamiętam nawet zakończenie. Tak. Ja muszę poczekać, że on będzie atakował i dopiero go bić. To trochę bez sensu robię. Okej, okay, szybciutko. Geralt. Dobra, znowu quadra click. O, przepraszam, telefon mi ogółem trochę brzęczy. Jeżeli będzie to słuchaj, to najmocniej was przepraszam. Muszę go gdzieś przełożyć ogółem. Też by było dobrze. Okej, okay, znowu tryb pojedynczego. Dobra. Fuck. Nie ustępować ani na krok! Okej, okay. Bałem się, że dostanę, szczerze mówiąc. Okej, okay, jeszcze teraz będzie ta jedna fala, co przyjdzie. To jest znowu quadra click. Nie? Już nie? A nie powinna być jeszcze jedna fala, która będzie szła tam z tyłu? Czemu mu się wydawało? Na wieżę, chłopy! Na wieżę! Bogowie są z nami! A w sumie przydałoby się ich przeszukać, co?
Chyba tak trochę było dobrze. W sumie tylko nie wiem, czy tym tego mi środkiem nie zabierze potem, no ale cóż, dobra, przeszukajmy to po prostu, co tutaj znajdę, nie? Zetka jeszcze, co łaska może? Tam widzę jeden... nie tyle kuferek, co... jedną sakiewkę. A jeszcze było inne, było jeszcze inne określenie sakiewka. Tak, ja mogę sobie przypomnieć teraz jakie. Okej, mogę chyba tymi schodami tam wejść, a tam widzę już przeciwników moich kochanych, więc... O, właśnie, już są ten wers. Reliki. Okej, trochę dziwne określenie na Lidia, ale okej. Można najwyraźniej. Okej, szybko, dwa razy, trzy razy. To się kolega zbugował troszkę. Oczywiście, to jest norma, nie? Nie powinniśmy się tym jakoś mega przejmować, oczywiście. Pięknie. Poszło. A, dobra, tam jest wejście. Ale zresztą nie było innej opcji, żebym tam tutaj przeszedł. Skakuj, Geralt. Już idę, król Folteście, poczekajcie na mnie w ogóle. Ale, o, super, skoczył. O, Oreny, jakiś mieczyk. Oczywiście to wszystko potem pójdzie na sel, nie? Jeżeli będzie możliwość. Okay, fajne jest to, że płynnie przechodzą te akcje mimo wszystko między między jednym a drugim atakiem Wiedźmina, nie? A czemu nie mogę użyć Ardu? Cholery jasne. Trochę chyba innego gościa zaatakowałem, no mniejsza o to. Bo tam byłby starszy, no ale cóż. Zdarza się, tak? Powiedzmy, że to można wybaczyć jakoś. Okej, tutaj więcej tego dziadostwa jest. Kocham to po prostu. Rozwalić to już! Topornicy! Porąbać nasz czapy! To będzie chyba dość nieprzyjemnie, nie? Nie, myślałem, że to będą kusznicy już czekać na nas. Jebać leniki! Okej. Geralt, cholera, atakuj go mocniej to jakoś, kurde, dwóch się nam rzucił, niedobrze, uciekamy. Dziwię się, że on toporem walczy tak szczerze, bo ma naprawdę zarąbistą zbroję, nie? Czemu topór akurat? Cholera, niedobrze. Już nie fajnie, bo mam mało HP, znowu. Ja już widzę moją walkę w tym Wiedźminie, to będzie masakra przecież. Będę ginął raz za razem. Dobra, udało się, uff. Co czy znam... Aha, bo ja... Wszystko jasne. Cały czas miałem wbity to, żeby był ten kwadraklik, nie? Ja oczywiście wszystko dostaję downa, przede wszystkim AI. No i oczywiście przenikamy się wszyscy we trzech, super. Znaczy nie, no dobra, Foltest tam został jeszcze, go przyblokowało coś. Ja się dziwiłem, że coś mi nie idzie, a tutaj... Nie mam włączony zły tryb w ogóle na myszce. Klikam jak debil oczywiście cały czas, nie? Okej, okay, tutaj będę musiał się dostać tam po cichu w cudzysłowie, nie? Na bok, znaczy bokiem na tą wieżę. Odstąpcie, bo wystrzelamy was jak wściekłe psy! Arian Lavalette, nie będzie łatwo. Poddaj się, Arian! Potraktuję cię honorowo! Hednoś się, królu! Młodziak nie wie nawet, co robi za bardzo. Zasypać ich strzałami! Dalej, chłopy! Za Temerię! Mają dobre osłony. Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać. Jeśli łucznicy zapewnią wsparcie, powinienem dać radę. To syn Luizy i starego barona, dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu. Uważaj. Przemówię mu do rozumu. Osłaniać Wiedźmina! Na nowy poziom, czyli kontrol, medytacja. Nie mogę tutaj. A tutaj już? Co osłona?
to jest? A, jesteś zachowany. Ready to Geralt? Powinno być ok. Bohater. I tak, szermierka. Trening, ok. Regeneracja wigoru. Ewentualnie żywotność plus. W sensie, tyle to mnie jakoś nie interesuje. Dobra, no to w takim razie żywotność. W sensie regeneracja żywotności. Podnieśmy. Niefajna walka, bo nie lubię łuczników, strasznie. Sam bardzo często gram łucznikiem właśnie dlatego, że mam dystans, tak, do woju zazwyczaj. Tutaj art, oczywiście kończący cios. Tylko szkoda, że niestety tych przeciwników jest mi na przenośnych, jakby na pierwsze wolne pole, tak? Znaczy, no z jednej strony to zapewnia to, że nie będzie bugów podczas po prostu tej akcji kończącej, natomiast no z drugiej troszkę nie jest to najlepsze, nie? A właśnie, zbierzmy to. Wow, Geralt, ty nie przesadzaj. Okej, okay, pozbieram co mogę. Czemu by nie? O, ręki zawsze spoko. Może mi to zwrócą, nie pamiętam dokładnie jak się potem to działo. Ale wiecie, tak żeby się chociaż przyzwyczaić do tego zbieractwa i do wszystkiego, bo to jest zupełnie, tak jak powiedziałem, inna mechanika niż byśmy mieli pierwszym. To jest absolutna nowość, nie? Okej. Okay. No Geralt, wchodzisz czy nie wchodzisz? Weź żelazny pierścień i wejdź. No. Drabiny, gotik. Jaskółka mi się kończy, to nie jest dobry znak. To jest, powiedziałbym nawet, że bardzo niedobry znak. A to jest wejście, okej. Okay. Się dziwię, że coś mi tu nie pasuje. Ale wejdź, Geralt, halo. O, dobra, teraz. Sławny Geralt z Rivii. Nisko upadłeś, Wiedźminie. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy północy. Przekonajmy się. Nie mogę. Czemu nie mogę? A, myszką muszę oczywiście. Wystarczy tejżej. Poddaj się, a Foltest potraktuje cię honorowo. A kto mi zagwarantuje, że nie wyrżnie wszystkich? Nikt. Foltest zhańbił moją matkę. I do tego paktuje z Nilfgaardczykami. Król ma całą armię, a ty kilku dzielnych ludzi i swój honor. Wybieraj. Słyszeliście, chłopcy? Król wysłał do nas Wiedźmina. Chce, żebyśmy się poddali. Żebyśmy zapomnieli, czym jest honor i duma. Hańba lub wiedźmiński miecz. Chcecie tak żyć? Chcecie zgiąć karki przed Foltestem? Nigdy! Słyszałeś, Wiedźminie. Nie chcą. Złóż broń, głupcze. To nie jest zabawa. Twoi ludzie nie muszą umierać. Poddajcie się, a król okaże łaskę. Moja matka doznała już dość królewskiej łaski. No i co z tym zrobisz? Rzucisz mi się na miecz? Uciekniesz? Zrobił z niej ladacznicę, a potem wyparł się jej przed całym królestwem. Racja. I nic tego nie zmieni. A teraz rzućcie broń. Jeśli mojej matce coś się stanie, znajdę cię i zabiję. Wolę to rozwiązać pokojowo, tak szczerze. Nie chcę z nim walczyć. Mamy to. Super. Arian Lavalette złożył broń. No proszę. Rozmawiałeś z nim? Przez chwilę. Potem zabrali go na tortury. Zdrajcy nie mają łatwo. Mów dalej. Znaczy, jakby nie patrzeć, go okłamałem, nie? Trochę. Przy okazji. Znaczy, tego Ariana. Co ze smokiem? Rozwalił pół zamku, wybił kupę wojska i odfrunął. Dokąd? Wiadomo tylko, że w stronę Edirne. Tja, o mało nas nie pozabiją. Mhm. Kolejny fragment. To kojarzę, bo jestem smakiem właśnie, dlatego że jest tris przede wszystkim. I znowu mi pozmieniał jak wpunek. O, nienawidzę.
Ciekawe, czy nie też zabrało wszystkie rzeczy. Arian Lavalette poddał zamek! Otwierać! I co? Żyje? Żyje! Nie jestem mściwy! Na kolana, to może okaże wam łaskę! No i utknęliśmy. Na to wygląda. Ja nic tutaj nie poradzę. A tymczasem główne siły przeprawiają się do miasta. Wracamy do namiotu. W obozie jest teraz pusto i przyjemnie, a ja mam już dość. Aha, królewskie oddziały specjalne. Teraz nam otworzy. Chcemy go zobaczyć! Podważasz moje słowa, psie! Otwierać natychmiast! Yep. Jestem ciekaw, co to w ogóle za gości jest, bo nie kojarzę, w sensie nie mogę sobie skojarzyć z twarzy, nie? Może z imienia i nie wiem, tytułu czy czegokolwiek bym skojarzył. Bo to jest oczywiście nasz przyjaciel Roche, a tam u góry, kurczę, też jakaś charakterystyczna postać prawdopodobnie. Tylko nie mogę skojarzyć, panie, naprawdę. Verlon Roche. Raport Roche. W mieście trwają walki. Duża część naszych wojsk pokonała rzekę na łodziach rybackich i przedarła się do środka. Palą, gwałcą i rabują. Lavalettowie bronią się wciąż w dzielnicy świątynnej. Co z baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Nie uszkodziliście jej, mam nadzieję. Wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Piękna jak zawsze. Nie było przy niej dzieci. Ale wiecie, gdzie są? W klasztorze. Ale wciąż nie mamy dobrego rozpoznania terenu. Mulet? Przez most! Chronić króla! To się wszystko zawali, jak już pamiętam. Grycie! Smok pod kurdycję! Chronić króla! Pod kurdycję! Za baronową! Dwa palce za kurę wałową! A jednak smok! Nie wierzę, prawdziwy smok! Marigold, załatw go! A nie się zachwycaj! To nie takie proste! Bydle spali mi armię! Wiedźminie! Jak walczyć z ciemnokradcy? Uciekać! Zawodowiec chędożony! Grycie! Musimy się przebić do miasta! Mamy więcej czasu! To prawda, że wiedźmini nie polują na smoki? Prawda. He, a ten gościu nie żyje, tak? Żyje. Rozumiem. Co mam zrobić? Skoczyć na niego z mieczem? Nie mam pojęcia! To ty jesteś ekspertem od podporu! Dostali się pod bramę! Na nich! Mamo! Sprawdziłem jeszcze, czy nie mam przypadkiem przełączonego właśnie trybu, nie? Jeden na wszelki po prostu. Do wieży! Ja mam to. Cofnijcie się! Otworzę bramę! Szybko! Przeciąłem przez tekstu. Nie no, spoko, wiecie, dobrze idzie. Ja się teleportuję, ale was nie zdołam przenieść! Uciekajcie! Lecę już. Ci w ogóle przysłoną się most. Tris! Świetnie. Most płonie! Szybko tędy! Ja pierdziel. Biedny król. Znaczy tak szczerze, to... To mi było głupotą, co robi, bo to jest odwaga. Znaczy, to już nie jest odwaga, to jest właśnie ta głupota. Smok tam poleci, spróbuję ich wybić. Znaczy, wybiję sobie ich, a potem... Teraz my musimy coś ogarnąć jeszcze. No właśnie. Chędożony smok. Mogliśmy przez niego przegrać. Odgłosy bitwy powinny go przepłoszyć. Mniejsza o smoka. Czekam na koniec tej opowieści. Dobra. Od zawalonego mostu prawie cały czas byłeś przy mnie. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec? Zaraz oczywiście też zakończymy odcinek, tak? Bo już praktycznie jest czas na to. A nie chcę znowu wam robić 50-minutowego odcinka, bo tym ja też mam problemy, żeby to wyrenderować, tak? To trochę trwa mimo wszystko. Sami rozumiecie. Przepraszam, napiję się jeszcze, bo troszkę gardło wysiada. No dobra, jak to z rana. A gadali, że pod mury nie podejdziemy. Pół dnia i miasto zdobyte. Meldować. Walki o zamek trwają. Grupa rebeliantów zabarykadowała się w świątyni.
Co z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Ten przycisnął jednego z kapłanów, który wspomniał coś o jakimś przejściu pod murami. Taran nie podejdzie. Pan kim był? Chyba, że za tydzień. Próbować siekierami? Trochę to zajmie, ale co robić? A ten kapłan, co z nim? Zemdlał, zanim się rozkręciłem. Jest pod strażą, na dole. Robota czeka. Każdy był głosem tego... Tak jest. Gościa, Silas, zajmij się tymi drzwiami. Idziemy, Fen. Wiedźminie. Silas, o właśnie. Zadanie specjalne na miarę twoich umiejętności. Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała wyzima będzie ci zazdrościć. Czy przecież Silas też nie był w Gothiku i nie miał właśnie tego głosu? Możliwe. Okej. Okay. Żołnierze Lavalettów nic nie zrobią dzieciom baronowej. Uspokoję się dopiero, gdy je zobaczę. Musimy działać szybko. Buntownicy są w potrzasku. Jeszcze im do łbów przyjdzie wykorzystać je jako zakładników. Może Roż wyciągnie coś od tego kapłana. To duże miasto. Potrzebuje wskazówki. Liczę na niego, ale czas nagli. Rozejrzyj się po okolicy. To może być tunel albo jakiś przekop. Wydaje mi się, że to będzie studnia, jak już pamiętam. Jesteś znacznie lepszy od reszty mojej... Dobra. Przepraszam, że tak to pominąłem, ale... No. Okej. Okay. Zmienia oczywiście ekwipunek. Szybciutko jeszcze. A nie, dobra. Wszystko mi inne zostało, tutaj widzę. Broń nie. Zbroja krucha. Kurczę, cały czas mi się to pieprzone dziadostwo zmienia. Nie lubię tego. Nie podoba mi się to w sensie. Okej, okay, ale moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Że obejrzycie również kolejne odcinki z Wiedźmina drugiego. Ja tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia i na razie.